Jak tam się jechało, powiedz? Nie udało nam się porozmawiać na tym live, z którym próbowaliśmy, ale nam się urwało. Radek Typa, jak robi postępy? No nie no, można powiedzieć, że od samego rana była tak, my dyktowaliśmy tempo, można tak powiedzieć, dostaliśmy co prawda karę za potrącenie szykany, no i to trochę ustawiło te wyniki rajdu, no ale zajęliśmy drugie miejsce, 4 sekundy straty do pierwszego, to myślę, że to jest mega super wynik, no i jestem pod wrażeniem tego, że od samego rana byliśmy w stanie cisnąć, a nie tak jak na Rzeszowie, że dopiero na drugiej pętli przyspieszaliśmy, także jestem bardzo zadowolony. Super, ale powiedz, jak ty to robisz, gdzie ty łapiesz te siły, co weekend rajd jakiś? No wiesz, no była cała ta pandemia, więc siedziałem 3 miesiące w domu, więc odpoczywałem wtedy, więc teraz wykorzystuję te pokłady energii, także no mam czas, żeby odpocząć spokojnie, w poniedziałki sobie tak planuję, że mam zawsze takie luźniejsze przed zawodami. Jak teraz, co teraz w planie? No teraz w planie, szczerze mówiąc, to nie wiem, wiem, że w przyszły weekend w Łodzi mamy z Micho jakieś spotkanie z kibicami robić, więc takie są plany, mam plan taki, że w tym tygodniu pójdę w góry na 2 dni, żeby sobie odpocząć. A jak przed tą kolejną rundą RC? Jakie nastroje? Nie no, bardzo mnie to cieszy, że wszyscy pojadą ten rajd jako nowy, bo nigdy wcześniej ten rajd nie szedł, także to jest jakby takim, można powiedzieć, nie że naszą przewagą, ale z tego się cieszymy, że przyjedziemy i będziemy tak jak równy z równym, wszyscy będziemy tam pierwszy raz. Widzieliśmy się na odcinku testowym, chyba tak oglądasz rajdówki z boku, to tak nie bardzo. No, byliśmy zobaczyć, jak to wygląda, aczkolwiek zdecydowanie wolę siedzieć w środku, zdecydowanie więcej się dzieje w środku niż na zewnątrz, ale fajnie też zobaczyć konkurencję, jak oni jeżdżą. A jak powiesz właśnie, podsumujesz konkurencję, tą walkę, tutaj Jariej postawił wysoko poprzeczkę, no i nie doskoczył Grzesiek Grzyb. No nie ukrywam, że cały czas śledziłem wyniki, co tam się dzieje w generalce, trochę byłem zaskoczony jakby poranną pętlą, myślałem, że Jari odjedzie tak na 20 sekund, a nie, bo jechał chyba na 6, tak, dobrze mówię? Więc jakby no, tak obstawiałem wyniki, aczkolwiek myślałem, że Tomek będzie drugi, Tomek Kasperczyk, mocno za niego trzymałem kciuki, na Grześka stawiałem, że będzie trzeci, ale bardzo blisko, no inaczej się to poukładało niż myślałem troszkę dalej, Łukasz Byśkiewicz bardzo szybko jechał, z czego też jestem jakby zadowolony i gratuluję mu, bo uważam, że to było bardzo szybkie tempo, w ogóle rajd był bardzo szybki, taki sprinterski, Kasprowi się nie poukładało, Marcin niestety wypadł, Słobodzian też do tego rowu, także no, szkoda, że tak jest, ale takie są te rajdy, no to jednak jak się chce wygrywać, to trzeba każdy fragment asfaltu wiedzieć, gdzie jak jest ślisko i po prostu wtedy można jechać szybko. Jari pół sekundy miał straty po pierwszej pętli do Grześka, ale mówił nam, że miał jakieś problemy. Myślisz, że jak bez problemu Świdnica pojedzie, gdzie to w sumie bastion Grześka, co tu dużo mówić, Jari tam pierwszy raz się pojawi. To jest kolejny rajd, gdzie Grzesiek będzie w domu, więc... ale ja i tak myślę, że Jari ma taki potencjał, no on potrafi trzymać ciśnienie, co pokazał też na Estonii, pokazał tutaj, że on nie musi wygrywać 30 sekund, wystarczy, że ma 2 sekundy zapasu albo jedną stratę, a i tak później to wygrywa. On w drugich pętlach jest bardzo szybki. Dokładnie. Dzięki.